Okej, słuchajcie, a więc wracamy po krótkiej przerwie z wywiadami. Moim i waszym gościem jest Zeusik Bartek. Posłuchaj się, Bartek Zeusik Żydko, czyli trener Superius Gaming Beta. Mówisz, że się posuniesz, ale wypadałoby ten wynik posunąć do przodu. Co się stało na cashu po tak dobrej grze, po stronie atakującej, po broniącej? Nagle po Tero były poważne problemy, zwłaszcza pod sitem B. Co nie zagrało? Czy wydaje mi się, że to jest coś w stylu... Czuliśmy się dobrze na mapie The Nuke, tak? Mapa The Cash jest dosyć taka bardziej randomowa po tej stronie, po CT i po Tero mamy równe szanse, powiedzmy. No i tak naprawdę sami sobie rozwaliliśmy mecz, bo mieliśmy sobie nawet dobry wynik po stronie CT. Tero kompletnie zawaliliśmy, gdzie nie patrzyliśmy sobie pleców, nie trzymaliśmy pozycji, chociaż sobie to skolowaliśmy na tym spiku, tak naprawdę nie mieliśmy fundamentów, tak? Straciliśmy koncentrację, straciliśmy komunikację między sobą i przez to tak naprawdę zawiedliśmy, tak? Przez to. No, nie patrzyliśmy pleców, oni nas zachodzili i dostawaliśmy po prostu. No właśnie, komentując to spotkanie, bardzo często zwracałem uwagę, musisz mi uważać, zwłaszcza na Nuke'u. Widzieliśmy to, kiedy były ataki dworem. Jeden zawodnik zostawał, patrzył właśnie gdzieś tam okolice wyjścia z dobudówki. Czy to na kwadracie? I zawsze było tak, że te odległości między wami były naprawdę małe na Nuke'u, tak? Że dochodziło do refragów i na to właśnie zwracam uwagę, na patrzenie pleców. I teraz wróćmy do rundy. To była chyba runda, żeby cię nie skłamać, trzecia od końca, kiedy próbowaliście wejść na bombsite B, kiedy wyjęliście dwóch zawodników, wchodzi jeden gracz drużyny przeciwnej od Ventrumu, robi wam trzy fragi. Co w takim momencie można zrobić? Jeszcze można zrobić? Czy można to jakoś odwrócić? No w momencie, kiedy nie mieliśmy kontroli na Ventach, kiedy mieliśmy pod kontrolą cały bombsite B, no to tak naprawdę jesteśmy w słabej pozycji, tak? Ventrumy akurat na bombsite B na cashu są tak naprawdę kluczowe. I jeżeli po prostu tracimy tam kontrolę, no to jedyną opcją jest spuszowanie respa CT. No i to jest takie ryzyko, tak? Bo zamknięci jesteśmy w sajcie i sam site B jest ciężki do obrony, tak? Jeżeli na przykład drużyna broniąca na cashu ustawi się na BS-ie, a następnie mamy jeszcze kontrolę CT, no to tak naprawdę jedyną opcję to mamy wejście od Ventruma i od wejścia od nie wiem, jak to, garażu B, tak? W momencie, kiedy tutaj Tero wchodzimy na bombsite B, nie mieliśmy ani kontroli pleców, ani kontroli Ventrumu, ani kontroli CT. Czyli tak naprawdę mogli nas obejść, mieli tak naprawdę łatwe wejście na nas, tak? Mieliśmy tylko bombsite, nie mieliśmy nic innego pod kontrolą i przez to było łatwo nas skontrować. No i to wykorzystali, tak? Wychodzili i od Ventrumu, i od respa CT i byliśmy kompletnie zamknięci na sajcie, przez co no tutaj jakikolwiek błąd komunikacyjny, czy też przegrana jednego duela i jesteśmy tak naprawdę no, w plecy z rundą. No właśnie, widzieliśmy chyba trzy przegrane rundy z rzędu na bombsite B. Zawodnicy samurajów raczej z tego, co mówiłeś, w bombsite nie siedzieli. Raczej to wyglądało tak, że wam tą paczkę udawało się podłożyć, ale potem głęboko schowana defensywa samurajów jednak dopinała swego, nawet z przewagą jednego waszego zawodnika. Powiedz, dlaczego w tym momencie, no może nie uporczywie, ale nie było takiej decyzji, żeby jednak spróbować podejść pod ten bombsite B, pod ten bombsite A, tak? Czyli pod ten, który gra się wam no chyba łatwiej, tak? Znaczy, szczerze mówiąc, jak już wchodziliśmy na bombsite B, to już nie mieliśmy za bardzo granatów, albo graliśmy, nie zawsze graliśmy wtedy full, tak? Bo my tam jak wchodziliśmy na bombsite B, to też zdecydowaliśmy się tam raz na jednego forsa, raz na jakieś tam pół eko, tak? I wtedy no to wychodzi na to, że tak niby atakowaliśmy ten bombsite B, tak? Ale staraliśmy się go po prostu zająć jakimiś granatami i wejść po prostu stricte na bombsite. Na bombsite A wydaje mi się, że po prostu tam są większe odległości. Jeżeli mamy pistolet, no to ciężko nam zdobyć jakiekolwiek tak naprawdę, jakąkolwiek przewagę, tak? Mamy ewentualnie tak, CZ-kę Digla, która ciężko nam no, zająć powiedzmy ten bombsite A, tak? Jeżeli wchodzimy na bombsite B, mamy krótkie odległości między sobą, mniejsze dystanse, mamy szansę po prostu zająć ten bombsite no, łatwiej niż to wyglądało na bombsite, łatwiej na bombsite B niż na bombsite A, tak? Tak, to chmurcie nam machały, prywaty może trochę. Zeusik u fryzjera chyba był. Jak to było z tym twoim fryzjerem? No trochę się ściąłem. Jakoś tak wyszło. Pozdrawiam Józlesa od razu. A Józef, również pozdrawiamy. No właśnie, Bartek, bo tutaj powiedzmy naszym widzom, poznajemy się, prawda, jesteśmy w końcach po raz pierwszy, my jesteśmy gośćmi, są gospodarze. My z Bartkiem znamy się już trochę czasu, razem graliśmy na amatorskich turniejach, znaczy ja bardziej amatorskich, tutaj Zeusik na bardziej profesjonalnych. Dlaczego? Bo powiem szczerze tak, dzisiaj jechaliśmy do Warszawy, z Warszawy ze 4 godziny i gadaliśmy cały czas o CS-ie.
Tu już mówiłem naszym widzom anegdotę o naszym wymyślonym granacie, ale nie zadałem ci nigdy w życiu jednego pytania i specjalnie czekałem na tę okazję. Dlaczego zdecydowałeś się na przejście z zawodowego gracza, który grał w organizacji, który miał osiągnięcia, na trenowanie drużyn CSGO? Czy ja wiem, czy takie osiągnięcia, coś tam na amatorskich turniejach się wygrało, albo też zajęło jakieś tam pozycje w miarę, nie, może nie jakieś super, tak? Nie byłem w jakichś tam mega wysoko w jakichś dobrych turniejach, tak? Na jakieś tam, teraz w sumie jak powstawało PLE, czy tam powstawało, no Mistrzostwa Polski były, tak? Ale jak kiedy powstało PLE, to już wtedy zdecydowałem się zawiesić myszkę na kołku, jak to się mówi. A przejście na trenerkę, no to jest takie coś, że trzeba było coś sobie wymyśleć i coś, żeby było związane z CS-em, tak? Jeżeli jestem tak, to jest moje hobby, tak? Uwielbiałem grać, ale no trzeba zrobić jakiś step do przodu, nie zostać, powiedzmy, że jako gracz nie miałem możliwości się dalej rozwijać, postanowiłem jako trener. Zaczynałem, no w sumie wcześniej też, analiza demek, to był mój taki w sumie priorytet i taka fajna zabawa pod względem, żeby tutaj zabawić się w taktyka i tutaj również pod względem, jeżeli jestem trenerem, no to ta analiza demek to jest tak naprawdę klucz, tak? No i tak naprawdę się jakoś to wciągnęło, potem zaczęły się już organizacje, Superius mnie tutaj znalazło, wynalazło, no i tak mam tak pod opieką dwie drużyny, drużynę Beta, którą aktualnie widzimy tutaj na Chojnice Cup, tak? No i mamy też jeszcze właśnie drużynę Alfę, która akurat nie udało się jej tutaj akurat zawitać. Ostatni mecz nie poszedł po naszej myśli, no i niestety tylko jedna drużyna nas tutaj reprezentuje. No właśnie, jesteś trenerem, jesteś taktykiem. Na twoim kanale, który prowadzisz, można zobaczyć cykl filmów zatytułowanych Rozkmina Taktyczna. Także jeżeli chcecie, możecie w YouTube wpisać Zeusik IT, YouTube chyba, albo Rozkmina Taktyczna i tam będziecie mieli na części pierwsze rozrysowane rundy z takich najważniejszych turniejów. Poruszyłem tutaj przy okazji temat właśnie Inferno. Wygracie trzecią mapę Inferno, na Majorze też miało być Inferno. Widzieliśmy, co Navi zrobiło później z Fnatic na Inferno. Powiedz mi, czy jeżeli doszłoby do trzeciej mapy Inferno na finale Majora, to czy twoim zdaniem Navi miałoby szansę na tej mapie powalczyć z Astralis? Szczerze mówiąc, Astralis było tak przygotowane do turnieju, że ciężko było tak naprawdę powiedzieć, czy jakakolwiek drużyna miała szansę zagrozić, ona straciła tylko jedną mapę, chciałbym to zaznaczyć. Więc to jest naprawdę niewiele, jak na taki cały cykl Majora. Myślę, że i tak by to poszło po myśli Astralis, jednak mogło być to nie aż tak jednostronne, jak to było na Nuke i Overpassie, ponieważ no, stricte Astralis była przygotowana na zagrywki Zeusa. Zeusa, co ciekawe. Czy ty nie twoje? Nie, akurat nie udało mi się tutaj awansować do Navi, ale no, pomyślimy w przyszłości. No niestety, ale wydaje mi się, że jednak Astralis tak by dało radę, tak? Tylko możliwe, że to by był bardziej bliższy wynik niż to było tak naprawdę, no tak jak wspomniałem, na Overpassie i na Nuke'u, bo tutaj to kompletnie zdominowane tak naprawdę mapy pod stronie Astralis. No właśnie, będąc zawodnikiem, często masz swój taki ideał zawodnika, wzorujesz się na zawodniku. Będąc trenerem, wzorujesz się już na całej drużynie. Powiedz mi, ty jako trener, jaka drużyna w tym momencie odpowiada ci najbardziej? Czyli przygotowując zespoły do turnieju, na jakiej drużynie, tak naprawdę najwięcej profesjonalnej drużynie, opierasz swoje taktyki? Nie ma czegoś takiego, ciężko, nie ma czegoś takiego, że jest jedna drużyna, która odpowiada dosłownie pro scenie takiej samej, no powiedzmy sobie szczerze, no profesjonalna scena to jest, nie można nawet uwzględnić, ile to jest poziomów między tutaj tą, a którą my gramy, no. Tutaj jest to typowo amatorski turniej, to nie jest profesjonalny pod względem, że jesteśmy, wiadomo, to jest profesjonalnie zorganizowany turniej, tak, ale tutaj nie są same organizacje, tutaj również występują miksy, tutaj jakieś zespoły, zbiórki i tak dalej, więc to nie jest typowo profesjonalny zespół, znaczy profesjonalny turniej, jednak jest bardzo fajnie zorganizowany tak samo profesjonalnie, jakby był to rozgrywany dla jakichś Kingwinów, Ago i tak dalej, więc to jest fajnie akurat, jednak jak już cofając do pitania, bo trochę się rozwinąłem tutaj na temat turnieju. Ale to dobrze, to właśnie takich odpowiedzi od ciebie oczekujemy, no w końcu jako trener masz dużo do powiedzenia, w sensie takim, że znasz się na temacie. Oj, byśmy przegadali tutaj całą noc, jeszcze by, całą noc, cały dzień, całą noc i jeszcze by, myślę, jeszcze by się znalazło coś, żeby porozmawiać. A to już wieczorem, przy takim napoju specjalnym, to nie, to się wytnie, no.
Gumi Jagody. Więc pod względem jakiejś tam, powiedzmy, że ja mam dwie dywizje, tak? Jedna dywizja kompletnie inaczej się przygotowuje do turnieju i kompletnie inaczej mają dynamikę CS-a. Jedna zajmuje sobie spokojnie dany side, druga sobie dynamicznie od razu chce zająć daną pozycję na danej mapie. Jedni zraszują od razu banan, żeby mieć pod kontrolę na Inferno na przykład kontrolę banana. Drudzy zrobią to spokojnie, oddadzą banana dla CT, rzuci kilka fleszy, odbije sobie daną pozycję. To zależy też, jakiś miks po prostu drużyn, tak? Mamy na przykład, porównujmy sobie, załóżmy dwie drużyny na Majorze, tak? Mamy Vega Squadron, która bardzo, bardzo agresywnie gra każdą pozycję. I MIBR. I załóżmy MIBR, no. I mamy na przykład Astralis, struktura. Oni stopień po stopniu zajmują daną mapę, daną część mapy i po prostu dzięki temu, że mają jakąś przewagę zdobywania mapy, mogą się zdecydować na wejście bądź na bombsite B, bądź na bombsite A. I tutaj mają już tak naprawdę drużyna CT musi strzelać, czy postawią trzech zawodników na danym bombsite, czy też całkowicie czterech, pięciu, czy po prostu utrzymują dany site ustawieniem 2-2, załóżmy, że mają 4-4, ustawieniem 2-2 i tutaj liczą tylko na aima, tak? Czy uda im się po prostu wejść na ten bombsite, czy jednak CT uda się utrzymać go? No właśnie, wspomniałeś o ciekawej pozycji, że ustawienie na poszczególnych bombsite'ach oraz dynamika gry, bo o tej dynamice dużo mówiłeś, decyduje o tym, jaką taktykę dobierasz i jak ustawiasz swoich zawodników. Wiele profesjonalnych drużyn, załóżmy Fnatic, tak, ma swoją główną drużynę i akademię, prawda? Czyli akademię, która aspiruje do grania wyżej. Wy macie dwie drużyny równoległe i powiedz mi, czy mając dwie drużyny o podobnych umiejętnościach, widząc, że w jednej drużynie gra zawodnik, który lepiej pasował do drugiej drużyny, czy w obrębie waszych dwóch ekip może dojść do sytuacji, znaczy ja nie mówię, że musi, ale może, że możecie po prostu podmieniać zawodników, czy raczej są to zawodnicy, którzy mimo tego, że widzi, że o, dobra, ten by mi lepiej pasował w tamtym zespole, to nie, zostawię go, niech ta piątka się zgrywa. Jak to wygląda? Szczerze to wygląda bardziej, ja nie mam wpływu. Ja tak naprawdę daję dywizjom tak naprawdę samemu zdecydować, samej dywizji decydować, samym graczom grającym, tak, z kim chcą grać. Jeżeli, załóżmy, czwórka osób nie dogaduje się z jedną, no to oni decydują o mojej wyrzuceniu i bądź zmianie. Jeżeli ja powiem, że dana osoba nie ingeruje tak naprawdę w to, tak, to są tak naprawdę według mnie dwie, tak jakbym miał dwie, powiedzmy, że dwie oddzielne drużyny. Ja w ogóle ich nie łączę. To jest tak jakbym, jak przychodzę na trening do jednej drużyny, kompletnie nie porównuję jej do drugiej. To jest bardziej pod względem, jedna drużyna prezentuje taki styl gry, druga prezentuje taki. Ja kompletnie muszę się zaadaptować, bo oni kompletnie mają inne style, to jest coś ciekawe. I to jest fajne, bo ja się również w tym rozwijam, bo próbuję tak naprawdę zaadaptować się w jednej sytuacji i w drugiej. Jedna dynamiczna, druga bardziej pasywna, zdobywamy tak naprawdę no, kroczek po kroczku, tak jak załóżmy Astralis, czy inne ekipy grające bardziej pasywnie dany obszar mapy, gdzie druga na przykład dynamiczna, rush pod jakiś bombsite od razu, bądź zajęcie od razu danej pozycji, tak naprawdę używając jak najmniej granatów, stricte aimowo wjazd na daną strefę, tak, mapy. Dobrze, Babku, nie będę Cię już przetrzymywał, bo za chwilę rozpocznie się trzecia mapa pojedynku BO3. Być może jakąś, o właśnie, nikt chyba jeszcze nie wydał książki o e-sporcie, nie kojarzę przynajmniej. Jest, a czy CSGO? Chyba nie. Nie orientuję się, żeby ktoś wydał w CSGO. Spisz, możesz być jako pierwszy, zobacz. To by było osiągnięcie. Osiągnięcie na pewno takie napisanie takiej książki, jednak to jest temat rzeka, tak? Nie da się tego określić. W LoLu widziałem, że jest jedna dosyć średnia według mnie. Bardziej jest to taka wewnętrzna, zachowania graczy i tak dalej, ale nie pod względem taktyki, ponieważ CSGO ciągle ewoluuje. To jest tak, że mamy, załóżmy, Virtus Pro, które nawiązujemy tutaj do legendarnego zespołu, tak? Gdzie mamy, załóżmy, 2014 rok, oni są na samej topce, adaptują się idealnie taktycznie do tego, co jest w danej mecie. Teraz się kompletnie ta meta zmieniła, powiedzmy, że Virtus Pro stanęło w miejscu i w momencie, kiedy jeszcze nie wykonało zmian, stało w tym 2014 roku i widać, jak zostali zdezelowani przez słabsze ekipy wówczas. Znaczy, może powiedzmy sobie początek 2016, uznajmy, czyli ta przegrana finału Majora z Astralis, tak? Czyli ten początek, kiedy Virtus Pro już troszeczkę, ta parabola leciała w dół. Tak, niestety, no już tam był spadek, chyba widać, że trochę ambitnie upadli, ale mam nadzieję, z ambicjami upadli, mam nadzieję, że się podniosą, teraz nowa, świeża krew. No i mam nadzieję, że jednak będziemy mieli znowu jakąś drużynę
topce, tak? Polską ekipę, która będzie w topce, która nie będzie to tylko tam bijemy się o top 20, które jest aktualnie tylko Kinguin. Więc mam nadzieję, że Ago tutaj też również gdzieś dobije do top 20 i mam nadzieję, że Virtus Pro wróci również na salony. Nie mówię, że tutaj akurat oni mają zająć tam miejsce w top 3, top 10. Mam nadzieję, że po prostu jedna z tych ekip będzie tam po prostu w tej topce. Dobra, jutro sobie jeszcze, albo dzisiaj jak będzie czas, albo jutro przed finałem przeanalizujemy nasze polskie podwórko, żeby tutaj czymś widzów zająć, albo czymś musimy gadać. Nie, jest to naprawdę bardzo fajne, także możemy sobie gadać, gadać i gadać. Oczywiście wywiadów będzie jeszcze co niemiara. Ja ze swojej strony będę chciał, żebyście poznawali zawodników wszystkich formacji, tak żebyście tutaj mieli przegląd, kto grał, kim jest, czym się zajmuje, bo to też o to chodzi, że tak jak mówię, jeżeli my jesteśmy gościami, jeżeli ktoś przyjeżdża do gospodarzy, to zazwyczaj ktoś się musi pokazać, tak? No owszem, no gospodarz zaprasza, tak? No ale tutaj też dużo zależy od gości. Dobrze, nie filozofujmy, wracaj w tym momencie do swoich kolegów, a my wracamy za niedługo na trzecią mapę, na mapę decydującą. Kibicujcie, tak, Superius Gaming Beta. Widzimy się już za chwilę. Słyszymy się w zasadzie już za chwilę.